Cześć, witam serdecznie wszystkich widzów w kolejnym odcinku Deserek TV. W dzisiejszym materiale wideo pokażę, jak zrobić drożdżówki porzeczkowe z serem. Takie drożdżówki można kupić w cukierni, natomiast ja w dzisiejszym poradniku zaprezentuję, jak je wykonać w domu we własnym zakresie. Zatem zapraszam do obejrzenia nowego materiału wideo i życzę smacznego. Do szklanki wsypujemy 3 łyżki mąki, łyżeczkę cukru, dodajemy pokruszone drożdże i całość zalewamy mniej więcej do połowy szklanki ciepłym mlekiem, ale nie gorącym. Dokładnie mieszamy i pod przykryciem odstawiamy drożdże do wyrośnięcia. W tym samym czasie do miski dodajemy mąkę, dodajemy pozostały cukier, miękkie masło. Następnie dodajemy żółtka, pozostałą ilość ciepłego mleka i nasze wyrośnięte drożdże. Wszystkie składniki dokładnie mieszamy łyżką. Następnie przystępujemy do wyrabiania, do zagniatania ciasta. Gdy nasze ciasto już jest wyrobione, zagniecione, przykrywamy je ścierką i odstawiamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia, aż podwoi swoją objętość. W tym czasie przygotowujemy nadzienie serowe. Do garnka lub miski dodajemy biały ser, dodajemy cukier puder oraz żółtkę. I wszystkie składniki dokładnie mieszamy do momentu, kiedy uzyskamy jednolitą masę. Gdy nasze ciasto już jest gotowe, podwoiło swoją objętość, możemy zacząć formować bułeczki. Blachę do pieczenia wykładamy papierem do pieczenia i formujemy w dłoniach bułki. Następnie układamy je na blachę i delikatnie rozpłaszczamy. Po środku możemy zrobić małe wgłębienie na nasze nadzienie. Następnie wykładamy na środek bułki, właśnie do tego wgłębienia, najpierw dżem, następnie pokrywamy niewielką ilością sera. No, ja lubię takie bułeczki właśnie z nadzieniem serowym, więc dałem tego sera o wiele więcej. Tak przygotowane bułki odstawiamy na 20-30 minut, aby ciasto jeszcze podrosło. Następnie wkładamy do piekarnika do temperatury 190 stopni i pieczemy przez 25 minut. Więcej ciekawych przepisów znajdziecie na naszej stronie www.deserek.tv.